Gminne obchody 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się od złożenia wiązanek i zniczy pod pomnikiem ofiar wojny. Hołd złożyli przedstawiciele delegacji samorządu, ochotniczych straży pożarnych, policji, placówek oświatowych oraz stowarzyszeń. Honorową wartę przy pomniku pełnili żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu i zuchy ze Starego Miasta. Wołam idących szlakiem ku niepodległości kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego, podchorążych bohaterów Nocy Listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Chwała bohaterom! Zgromadzeni przemaszerowali wspólnie do kościoła świętych apostołów Piotra i Pawła w Starym Mieście, gdzie odbyła się msza święta w intencji ojczyzny. Spróbujmy króciutko zatrzymać się nad praktycznym przełożeniem patriotyzmu na codzienny dzień. Przecież nie każdy dobry Polak musi być katolikiem, chociaż tak większość się deklaruje. Ale skoro my jesteśmy w tym miejscu, skoro my jesteśmy świątyni, no to warto zatrzymać się na pytaniu, co z tego wynika dla nas tutaj, zgromadzonych przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. I do nas musi dotrzeć to, że Polska potrzebuje świadków Jezusa Chrystusa. Podczas obchodów Święta Niepodległości odbyło się uroczyste przekazanie Szkole Podstawowej w Starym Mieście armaty D-44. 11 listopada to radosne święto, które przypomina nam, jak wielką wartością jest niepodległe państwo. Jest wyrazem hołdu dla tych wszystkich rodaków, którym zawdzięczamy wolną i demokratyczną ojczyznę. Powstała ona z trudu i przelanej krwi, ze zbiorowego wysiłku wielu pokoleń Polaków. Tegoroczne obchody Dnia Święta Niepodległości w gminie Stare Miasto są wyjątkowe. Za chwilę dokonamy aktu uroczystego przekazania wyjątkowego daru. Za sprawą Stowarzyszenia Zajezdnia Szkoła Podstawowa w Starym Mieście otrzyma armatę D-44, tą, która stoi za mną. Będzie symbolicznie nawiązywać do generała Józefa Bema, ojca polskiej artylerii i patrona tej szkoły. To jest 85-mm armata dywizyjna D-44N dokładnie. Ona była przystosowana w latach 80. do strzelania w nocy przez polski przemysł. Pozyskana na licencji radzieckiej jeszcze, wzór 44. Była przede wszystkim skonstruowana do walki z czołgami niemieckimi. Później w ogóle z czołgami potencjalnego przeciwnika. Ale mogła również wykonywać zadania amunicją odłamkowo-burzącą. Jej donośność maksymalna to 15 km, 650 metrów. Posiadała oczywiście pociski przeciwpancerne. Pocisk podkalibrowy potrafił uzyskać prędkość 1130 metrów na sekundę i zniszczyć każdy czołg drugiej generacji. To było spontaniczne po prostu. Kiedy armata się pojawiła na terenie szkoły, to od razu się pojawiła nazwa Baśka. Co się spodobało również tu panom ze stowarzyszenia Zajezdnia. I stwierdziliśmy, że ta nazwa jak najbardziej pasuje, tym bardziej, że Święta Barbara jest patronką artylerii polskiej. Teraz w dół, teraz w dół, teraz w dół! Mieszkańcy mieli także okazję podziwiać zabytkowe pojazdy wojskowe, posilić się pyszną grochówką oraz wysłuchać koncertu patriotycznego przygotowanego przez uczniów. Wojenko, wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Uwieńczeniem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości był seans fabularyzowanego filmu dokumentalnego Niepodległość, wyświetlonego w staromiejskim kinie Za Rogiem.